Damian, gdy KSW kontraktowało Szymona Kołeckiego, spodziewałeś się, że będziesz się z nim bił? No bo dwóch olimpijczyków to wygląda fajnie na papierze i nie tylko. Nie, nie myślałem o tym, nigdy się tego nie spodziewałem. Przede wszystkim też dlatego, że to Szymon nie walczy w mojej kategorii wagowej, a ja w jego, tak? Ale jakoś tak się stało. No właśnie, zupełnie inne kategorie wagowe. Szymon bił się też w wadze ciężkiej. Dla zawodnika z kategorii średniej to jest ogromny przeskok bić się w takim catchweightie. Czy zobaczymy, bo też Szymon musi zejść, tak? Umówiliśmy się w 91,5. Co prawda ja za dużo nie muszę zrzucać, bo na co dzień ważę z 94, maksymalnie 95, także można powiedzieć, że tak jakby nie zjem kolacji, nie zjem obiadu i wagę będę miał. Także też spodziewam się tego, że wiadomo, Szymon zejdzie, troszeczkę się podmęczy, za dużo już nie nabierze, tak jakby na drugi dzień tej masy nie zdąży tyle odrobić i będzie całkiem nieźle. Mocno się rozwinął jako zawodnik MMA, twoim zdaniem? Śledziłeś go, śledziłeś jego walki? Tak, oglądałem, śledziłem. Fajnie to wygląda, tak? Ale mówię, tak jakby wcześniej jak się bił z tak jakby bardziej doświadczonym zawodnikiem, tutaj już mowa o Bobrowskim, no to już było widać tak jakby to doświadczenie, tak? Że z lepszym zawodnikiem niestety gdzieś tam się gubi, nie potrafi wykorzystać tej dynamiki, nie potrafi wykorzystać tej siły, którą ma. Możliwe, że będzie podobnie. Trochę ucichł chyba trener Okniński, trener Szymona Kołeckiego. Mniej się teraz o tobie wypowiada. Dobrze mówię? To cię w ogóle ruszało, czy jest ci to obojętne? Ja wiem. Jak już tak gdzieś tam czytałem, widziałem, tak? Bo od razu też tu szczerze mówię, że nie obserwuję go i tak jakby nie wiem, kiedy zakończył swoje jakieś tam debaty w internecie. Ale tak jakby analizując to wszystko, co się działo, całkiem nieźle w ogóle mu to wychodziło, a to mówię, to jest dla nas plus, dlatego że on nakręca media, zrobią z nim coraz więcej wywiadów, ciągnie gdzieś tam mnie, a to wszystko tak naprawdę pod koniec roku się zlicza i są lepsze statystyki medialne. A chciałbyś odpowiedzieć jakoś na jego ataki o tej szklanej szczęce? Nie. Każdy ma taką szklaną szczękę. Wystarczy być dobrze trafionym, no i ktoś pada, no przecież nikt nie jest niezniszczalny. A co sądzisz tak ogólnie o zapasach Szymona? Nie wiem, nie widziałem. Znaczy, nie widziałem. To, co próbował na walce robić, no to widać, że to tak jakby robi siłowo, tak? Tam są popełniane błędy. Zresztą każdy zawodnik popełnia błędy, później to analizuje i je poprawia. Co mogę powiedzieć? Powiem po walce, może tak. A która część jego gry jest najmocniejszą? Myślę, że tak jakby wykorzystanie tej siły troszeczkę w takiej dynamice, no, bo też nie bije czysto technicznie. Wiadomo, że też nie trenuje nie wiadomo jak długo, tak jakby sportów tutaj uderzanych i grapplingu czy zapasów. Przeciętny zawodnik. Oglądałeś jego trening? A tamten co raz gdzieś tam nagrał na... A teraz? Nie, teraz nie oglądałem. Gdzieś raz widziałem, oglądałem jakiś trening, który nagrał i gdzieś tam na YouTube gdzieś tam się kręci. Jak wrażenia? Średnie na jeża. Sorry, że tak powiem, no ale no, wrażenia nie robiło, ale też może z drugiej strony to może być taki jakby chwyt taki, żeby może rzeczywiście, żebym ja sobie obejrzał, zobaczył jakie gdzieś tam błędy robi, jak źle coś robi i jak kiepsko się rusza, no ale to wiadomo, no, zawodnik na treningu może być gorszy, wychodząc z oklatki może być dużo lepszy, nie? Od niedawna jesteś podwójnym tatą, czy niemowlak w domu daje w kość podczas obozu przygotowawczego? No tak, pierwsze momenty były ciężkie, to jest normalne, jak się ma dwójkę dzieci w domu, zwłaszcza jeszcze niemowlaczka, ale jakoś dajemy sobie radę, tak? Jak zawsze przed walką, też na 10 dni przed walką wyprowadzam się z mieszkania, jestem sam, wyciszam się, także już do samej walki kontynuuję to i to się sprawdza i jestem dobrze przygotowany, zrelaksowany, wyspany i przepraszam, no, moja żona niestety ma ciężej niż ja. Poza tym, że jesteś przez te 10 dni ostatnich poza domem, to jak wygląda ten twój rytuał, te ostatnie kilka dni przygotowawczy przed samą walką? Jem, śpię, robię trening, jem, śpię, robię trening i trening mentalny, a jeszcze konsola. A to mnie zaskoczyłeś, no. Dziękuję. Mówisz, że kluczem będzie spokój w tym pojedynku. Szymon Kołecki zawsze rusza mocno do przodu. Sądzisz, że tak będzie tym razem, czy zweryfikuje swój plan na walkę z tobą? Na pewno, bo to jest taka jakby taktyka, żeby rzucić się, zmęczyć, może już szybko ubić. Będę na to przygotowany. Dziękujemy. Dziękuję.